19:30 każdy poniedziałek. Przychodzimy już kolejny miesiąc do Was. Po to, aby się modlić o Wasze sprawy. Po to, aby się modlić o Wasze uzdrowienie. Jesteśmy ludźmi, którzy należą do zespołu apostolskiego Obóz Boży. Naszym Bogiem jest Jezus Chrystus. Wierzymy za to, że umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy. Wierzymy za to, że na krzyżu umarł na alkoholizm, na nowotwór, na każdy ciężar, który dzisiaj nosisz i który cię przytłacza i z którym sobie nie radzisz. Jeżeli jest jakaś rzecz, o którą chcesz, żebym się modliła, to przyjdź do mnie. Modlimy się o ludzkie sprawy, nie tylko tutaj, ale kiedy ludzie do nas dzwonią. Modliliśmy się o narkomanów, o alkoholików. Zostali uzdrawiani. Modlimy się o ludzi, którzy nie mają pieniędzy. I pokazujemy im tym, że Bóg jest praktyczny i Bóg jest dobry. Dziękuję Ci, Jezus, za to, że spotykamy ludzi odważnych, z otwartym sercem. Ja przeklinam wszelki stres, wszelki wstyd na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że ludzie się nie wstydzą i nie boją przychodzić o swoją wolność. Idzie teraz człowiek, który ma problem z hormonami i nadmiernie się poci. Chce się o Ciebie modlić, nie wstydź się. Co Pan taki przygnieciony życiem? Przyjdzie Pan do nas, pomodlimy się. Ciężko Pan pracuje. Duch biedy obciąża Pana życie. Ja chcę się modlić przeciwko temu. Niech Pan przyjdzie do nas. Niech Pan się nie wstydzi. Bóg jest dobrym Bogiem, kochani. On szedł na ziemię jako człowiek i umarł za nas. Jest na tym miejscu kobieta, której pękają pięty nadmiernie. Sprawia jej to olbrzymi ból. Chcę się o Ciebie modlić, nie wstydź się. Nie jesteśmy religijnymi ludźmi. Spotkaliśmy w praktyce Jezusa, który uratował nasze życie. Dlatego tu jesteśmy i głosimy do Was. I mówimy Wam to, że On może uratować Twoje życie. Jeżeli tylko zechcesz przyjść i spróbować Jego mocy. Jest dziewczyna w czerwonym spodium, która ma problemy z drogami rudnymi. Masz problem z nieregularną miesiączką, która jest bardzo bolesna. Przyjdź do nas, zostaniesz uzdrowiona. Ale czy my idziemy w tej stronie? Tak, my nie wiemy, gdzie jest. A tutaj co?
Kiedyś, tak jak wy, przechodziłam obojętnie obok ludzi, którzy mówili przez mikrofon i uważałam, że gadają głupoty. Dlatego, że nie znałam Bożej mocy. Od kiedy miałam guza na kości i było realnie zagrożone moje życie i ludzie pomodlili się o mnie, zostałam uzdrowiona. To spowodowało to, że dzisiaj do was głoszę i że stoję na tym miejscu. Chcę ci powiedzieć, żebyś nie był ignorantem, żebyś się nie wstydził tego. Jezus powiedział, kto się do mnie przyzna, do tego ja się przyznam przed Ojcem. Więc nie wstydź się, że głęboko w sercu wierzysz w Boga i pragniesz Boga. Że chociaż Go nie znasz, to pragniesz Zbawiciela. Nie wstydź się tego.